i mężczyzn przede wszystkim. Jak sobie teraz myślisz o tej płci brzydkiej, jak to sama nazywasz? W życiu nie powiedziałam, że to jest płeć brzydka. Może w Polsce, ale na świecie jest to płeć piękna. Przecież taki Kalifornijczyk, 40-50-letni, to jest lalka. A u nas jest to kościelna baba, no także po prostu... W berecie. I bardzo jesteś krytyczna? Ogromnie. Ogromnie jestem krytyczna i ja mówię, że ja mam w oczach odłamek lustra królowej śniegu, które jak się zbiło, to Kajowi wpadło do oka, jak wiesz, i zaczął wszystko widzieć brzydko. I uciekł do królowej śniegu, ale jak zobaczył Gerdę, to się popłakał i szkło mu z oka wypłynęło i zobaczył świat znowu piękny. Czekam, kiedy mi wypłynie. Czekasz na Gerdę? na Gerdę.